Chris Hemsworth opowiedział o chorobie przemyśleł swoje życie. Chris Hemsworth usłyszał przerażającą diagnozę podczas pracy na planie serialu dokumentalnego Bez granic z Chrisem Hemsworthem. Gwiazdor zdecydował się bowiem na badania genetyczne, którym wykazali, 39-latek ma podwójny gen APOE4, który odziedziczył po obojgu rodzicach. Wspomniany gen sprawia, że filmowy tor ma 8 do 10 razy większe prawdopodobieństwo zachorowania w przyszłości na chorobę Alzheimera. Artysta w wywiadzie udzielonym Vanity Fair przyznał, że informacja na temat choroby, która prawdopodobnie będzie miał, wywołała w nim głębokie refleksje dotyczące egzystencji. Brat Liama Hemswortha zdecydował, że zawiesza karierę, a wolne chwile chce spędzić z rodziną i przyjaciółmi. Taki zwrot akcji zmroził jego wiernych fanów do szpiku kości i sprawił, że pograzyli się w oczekiwaniu na jego powrót. Swoja decyzja aktor motywował następująco. To naprawdę sprawiło, że chciałem wziąć trochę wolnego. A odkąd skończyliśmy program, kończyłem rzeczy, na które byłem już zakontraktowany. Teraz wracam do domu i zamierzam mieć sporo czasu wolnego i po prostu odpocząć. Być z dziećmi i rodzina, póki mogę, wyznał w wywiadzie. Wielbiciele marvelowskiego Thora mają jednak nadzieję, że aktor nie porzuci filmowego poletka na dobre i odegra jeszcze nieraz mitycznego Boga. Okazuje się, że mogę mieć rację. Mimo straszliwej diagnozy aktor ma obecnie kilka projektów produkcji. Mówi się o tym, że planuje powrót do swojej postaci Thora, a co więcej, ma również zagrać w filmie biograficznym o Hulku Hoganie. Na tym jednak poprzestanie i usunie się w cień tak, jak planował. Nie znaczy to jednak, że przejdzie na szybka i zdecydowanie przedwczesna emeryturę. Niedawno Chris Hemsworth powiedział magazynowi Glossy, że to, co mu się przydarzyło, to nic więcej jak znak. Że choroba neurodegeneracyjna jest bardziej prawdopodobna w jego przypadku niż u innych ludzi, co skloniło go do rozważenia własnych priorytetów. Większość z nas woli unikać mówienia o śmierci, aby nagle powiedzieć, że trasa, która wyznaczy les, może zmienić tor. To przerażające. Ta twoja własna śmiertelność, wyznał aktor w wywiadzie.